Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Jakubiak, Kukiz 15. Wysoka Izbo, tutaj Witold Tumanowicz, pan poseł, mówił o tym, że to jest porażką, nie dostanie się Róży Thun. Ja uważam, że to jest zwycięstwo logiki nad abstrakcyjnymi zupełnie doktrynami Unii Europejskiej. I to, że naród polski zaczyna widzieć, że jedynki to są polecenia, a pozostałe na liście cyfry to są wybory, to dobrze świadczy o naszym narodzie. Natomiast co do istoty, pan poseł Gramatyka bardzo dobre wystąpienie tutaj miał. W dużej części absolutnie się zgadzam. Archaiczny sposób zbierania podpisów. W Stanach Zjednoczonych jest to robione w ten sposób, że wpłaca się na konto, u nas, umówmy się, 10 zł na dane konto Komitetu Wyborczego i jest to głos poparcia. Wszystko wiadomo, kto wpłacił, z jakiego konta, kwota niezobowiązująca, a poza tym są środki na prowadzenie kampanii wyborczej. To jest po pierwsze. Natomiast co do istoty, Kukiz 15 widzi problem korespondencyjnych wyborów, widzi problem, podobnie jak Konfederacja, co do drukowania pakietów, bo ten świadomy elektorat w zakresie kilkudziesięciu procent, który pójdzie głosować, te pakiety zużyje prawidłowo. A ten, który nie pójdzie, potraktuje to jako towar. W związku z tym uważam, że to jest po prostu, idziemy nie w tą stronę, co trzeba. Tym bardziej, że jak słyszę, pocztę chce się zlikwidować, więc kto to wszystko będzie roznosił? Proszę Państwa, Kukiz 15 pracuje już od ładnych 2 lat nad e-votingiem, nad programem, który jest programem dobrowolnym. Fundacja, którą takżeście karcili bardzo, w ciszy i spokoju opracowała i w tej chwili jest ten program do e-votingu ogólnopolskiego w testach. I zachęcam gorąco Komisję Koedukacyjną do tego, żeby pomyślała, że e-voting nie jest na sprzedaż. Każdy w swoim telefonie, podobnie jak dostęp do konta, może mieć też dostęp do głosowania i oddać jeden ważny głos za pomocą, tak jak tutaj pan poseł Gramatyka mówił, głosu kwalifikowanego, ale przecież mamy dzięki Prawu i Sprawiedliwości, zresztą trzeba to jasno powiedzieć, M-Obywatela, w którym taki głos się może znaleźć przy każdym obywatelu. I wtedy to jest niesprzedawalne. I myślę sobie, że w dobie tej cyfryzacji dzisiejszego świata możemy doprowadzić do tego, że ci, którzy chcą, wezmą udział w głosowaniu, a nie ci, którzy kupią te chęci, bowiem pakiet będzie imienny, ale każdy go będzie mógł przynieść do, czy odesłać z dowolnej poczty. Tak więc reasumując, proszę Państwa, przyszłością głosowania, proszę Państwa, jest po pierwsze e-voting, a po drugie głosowanie bezpośrednie. Natomiast co do zbierania poparcia, to tak jak tutaj pan poseł Gramatyka mówi, trzeba z tym raz na zawsze skończyć i przejść do normalnego, bezpiecznego działania. Tak więc, proszę Państwa, e-voting. Proszę bardzo, na stronie www lub bezpośrednio znajdziecie Państwo wszystkie do tego dane. Program gotowy, tylko trzeba się nim zainteresować. Myślę, że panie przewodniczący, chciałem tutaj skierować do pana przewodniczącego swoje słowa. Jesteśmy gotowi jako Kukiz 15 zrobić nawet demonstrację tego programu na komisji, bo warto się tym zainteresować. Już są kraje, które e-voting mają. My żeśmy to za pieniądze zresztą publiczne wyprodukowali, czyli my mamy już to narzędzie. To narzędzie trzeba tylko użyć. Mam nadzieję, że na najbliższej komisji zainteresujecie się tym programem, bo warto. Sporo pracy nas to kosztowało w ramach testów. Proszę Państwa, wybory to jest święto demokracji. Nie możemy doprowadzać do jakiejś patologii. W związku z tym uważam, że ten argument, który przeze mnie jest podejmowany i przez Konfederację, musicie Państwo wziąć pod uwagę, że jeżeli do 100% wyborców wyślemy pakiety, bo takie mają prawo, tylko część z nich będzie chciała korzystać w sposób naturalny, a część komercyjny. Więc chciałbym, żeby ta wizja 99% frekwencji nie przesłaniała nam oczu i realiów dnia codziennego. Wybory
to jest rzecz święta i powinniśmy doprowadzić do systemu, który jest szczelny, demokratyczny i służy państwu polskiemu. Dziękuję bardzo.